Hej, siemaneczko, tutaj Peter ponownie. No i jak nie wiem, czy wiecie, ale widzicie, że znajduję się na serwerze MindDreams.pl, z którego już właśnie dawno nic nie nagrywałem, ponieważ ten serwer był zamknięty. Jak tu widzicie, lobby całkiem się zmieniło. Otworzyli nową edycję. No i dlatego też chciałem cokolwiek nagrać, zobaczyć, co ogólnie się zmieniło. No i niestety muszę wam powiedzieć, że muszę moją wyspę zaczynać od nowa, ponieważ wszystko, co wcześniej tutaj zrobiłem, utraciłem, ponieważ wszystko zostało zresetowane, pozmieniane. Ale to nic nie szkodzi. Mi się wydaje, że będę tutaj grał. No i dlatego też chciałem was zachęcić do dalszej gry tutaj, ponieważ, zobaczcie, jest już w końcu więcej osób na serwerze. Możecie grać nie tylko sami. O, tutaj mamy jakieś targowiska, może udam się tutaj. Będę sprawdzał lobby, powiedzmy, że po kolei. Wow, ogromna budowla, która jest także epicka. Zobaczymy, co tutaj za targi, o co tutaj w tym chodzi, za co można się tutaj targować. Aby stworzyć swój własny sklep, postaw skrzynię na ziemi, następnie postaw na niej tabliczkę. Ilość cena, aha, to tutaj jak się robi sklepik. Mhm. I się opłaca na przykład. Okej, te skrzynie się opłaca na ilość dni. Tutaj targowisko dla VIP-ów. Wszystko chyba podobnie wygląda, czekajcie, tak? Targowisko Super VIP. Targowiska dla normalnych graczy. Ciekawe, czy już ktoś w ogóle ma sklep. Co tu w ogóle się znajduje? Jak na razie nic. Targowisko do wynajęcia. Cena 525 dolarów. Okej, tutaj można zrobić sobie swój własny sklepik, aby tutaj ludzie cokolwiek kupowali. Chociaż nie wiem, czy mi się będzie chciało tutaj chodzić i u kogoś coś kupować. Mam nadzieję, że będzie też możliwość kupowania, tak jak wcześniej, wpisując komendę menu. No i tak jak wspomniałem wcześniej, w poprzednich wideach moja mama była u mnie ponad tydzień, ale jej się już znudziło, musiała wracać do domu. No i w sumie będę miał więcej wolnego czasu, abym mógł sobie swobodnie, bez przeszkadzania nagrywać. No, a jakby chciał ktoś ze mną nagrywać, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, musicie mieć tylko mikro, które nie trzeszczy, bo niektórzy, którzy ze mną nagrywali, też mieli te trzeszczące mikro, co na przykład zniechęca was do oglądania jakichkolwiek filmików. Rangi oraz podstawowe informacje. Targowiska, skrzynia losów. Może zobaczymy, czy to jest skrzynia losów. Patrzcie, ten lobby się zdecydowanie bardzo zmieniło. Co my tu mamy? Hop, hop, hop. Parkour? Trudny? Nie no, parkoura to nie chcę. No nawet tego łatwego nie przejdę. Nie no, wiedziałem. Co za fail. Od razu na początek. No mam nadzieję, że tej książeczki nie straciłem. Ej, straciłem książeczkę. Kurczę. Co w niej było? Teraz wam nie powiem. Wiem, że tam były jakiekolwiek zadania. Gdzie myśmy tutaj się zrespili? No, Henio, ty grałeś kiedyś na Skylandzie. Okej. Ktoś mnie tutaj rozpoznał, lol. Ale to nie szkodzi. Czekaj. Sprawdź swoje szczęście. Otwórz skrzynię i wylosuj nagrodę. Klucze do skrzyni możesz kupić na sklep. Okej, wszystko. Lol. Okej, areny PvP już niebawem, także jeszcze ten serwer nie jest do końca dopracowany, bądź nie do końca wszystko tutaj jest otworzone, dlatego też, kurczę, nie wiem, wszystkiego nie mogę znaleźć, co chcę znaleźć, a co chcę znaleźć jeszcze sam nawet nie wiem, chcę po prostu porozglądać się po tym spawnie. Szukam czegoś takiego jak tabliczki z pomocnikiem. Rangi oraz informacje. Nie no, rangi. Na razie nie będę tutaj kupował żadnych rang. Ale już mogę wam powiedzieć, jakie mamy komendy. Spawn, zadania. Właśnie, zadania.
Chciałem zobaczyć najpierw zadania. A, tu jest ta książeczka. Patrzcie, mamy nowicjusza, mamy 16 zadań. Mamy 0 ukończonych zadań i 16 zadań. Jakie mamy tutaj zadania? Mamy ukończenie pewnie, nie wiem, wykopać kobla. Wykopać, urąbać drzewo, zdobyć tutaj, jak widzicie, zboże i tak dalej. Chyba to kraftować, łowić ryby. Nawet fajne, nie powiem. Jeszcze raz tutaj nacisnę, zobaczymy, co za zadania nas czekają na profesjonaliście. Pewnie jakieś zadania dotyczące PvP, netheru. Właśnie, na tym serwerze miał być nether otwarty. Także jeszcze może się porozglądam. A tymczasem zobaczę, czy jeszcze mi coś Henio napisał. Dobra, napiszemy smiley. Okej, tu są takie komendy do wyspy. Kurczę, sorry, że tak wam teraz pokazuję takie podstawowe te oto rzeczy. No ale cóż, musi być. Runda się zaczęła, nowa edycja, dlatego też zobaczę, co tutaj na nas czeka. Mamy tak, rangę VIP-y. Tu wszystko o tym możecie sobie samym poczytać. Jeżeli kupicie VIP-a, macie tam dodatkowe opcje. Dlatego też poczytajcie sobie sami o tym. Wiecie, gdzie znaleźć, widzieliście, gdzie szedłem. Mają też TeamSpeak'a, fajnie. Dobra, odpiszę. No i muszę zacząć grać od nowa, sorry. Piszę, może zobaczę. Is create, czy to razem było? Is create. Nie. Is help, nie, najpierw help. Zobaczymy, co tu mamy, help. Planowane. Menu serwera. Gdzie tu się stwarzało wyspę? Nowości. Klikniemy na nowości, których nie ma. Klikniemy menu. Sklep. Sklepu nie chcę. Panel wyspy. Dobra, tutaj było powrót na wyspę. Ciekawe, czy mam starą wyspę? Nie mam wyspy. Kurczę, szkoda. Ranking wyspy. Menu biomów. Lista członków. Jak się tworzyło wyspę? Ej. O. Wyspa. Stwórz. Może wyspa? Ej, nie pamiętam w tym momencie, jak się tworzyło wyspę. Pomoc. TPA here. Planowane. Nie. Pomoc. Obsidian. To tutaj nic się nie zmieniło, jak ostatnio. Jak widzicie, tutaj coś zarabia te rubiny. Zakopanie. Menu serwerowe. Które nie działa. Może jednak tam się wrócę? Rangi oraz informacje. Jak tutaj się wyspę zakłada? Ej, is create? Wyspa stwórz? Nie wiem. Typ. Wyspa? Wyspa. Podręczne menu. Wyspa. Ale tutaj... Kurczę, zresetuj wyspę. Ranking wysp. Poziom wyspy. Zadania. Menu biomów. Lista członków. No nie mam tutaj żadnej wyspy. Menu zadania, spam. Is kick. Idę na spawna. 5 sekund. Aż napiszę. Nobem jestem w tym momencie. Muszę napisać, jaka komenda na stworzenie wyspy. No co, is create. Is create. Is. Dobra, powiedzieli, że is. Wyspa gracz. Się całkiem pozmieniało. Nie mogłem tego znaleźć. Wow, już mam krówkę. A co my tutaj mamy? Podręczne komenda to menu. Dobra, zobaczymy, co mamy w skrzyneczce. Standardowe rzeczy. Mamy te drzewko. No i mam nadzieję, że te wyspy nie będą takie właśnie ogromne jak ostatnio. Póki co jest spoko. Trudno, dużej wyspy też nie będę budował, ale będę tutaj grał. Ale tak szczerze, nie chce mi się tutaj budować
tyle co ostatnio, no ale zobaczymy. Zobaczymy co zbuduję. Szkoda mi trochę tamtej wyspy, bo już całkiem dużo tam zrobiłem. Dobra, może zrobimy sobie... Tylko może zanim zrobię generator kobla, zobaczymy jakie mam zadania. Nagroda pieniężna. Okej. Za to dostaje się nagrody. Księga zadań. Sent. Okej. Zdobyć 64 kobla. Okej, takie na moje zadanie. Czekajcie, źle zrobiłem. Ja to zrobię od razu może tutaj. Niech to tutaj idzie. Te rzeczy idą od razu do eku. Kurczę, trochę bez sensu. Ta, rzeczy idą do eku od razu. No trudno. Dobra, mamy generator kobla podstawowego, ale nie chcę tutaj was zanudzać i kopać teraz pół dnia kobla, jak i także innych rzeczy. Póki co wstęp do tej wyspy widzieliście? Ja będę tutaj teraz nieco kopał, że tak powiem. A tymczasem, jak chcecie, zapraszam was na ten serwer. Śledźcie moje wyczyny tutaj na tej wyspie, bo myślę, że w najbliższym czasie będę tutaj spędzał trochę czasu, bo po prostu uwielbiam Skyblock, jeden z najlepszych, powiedzmy, gier na Minecrafcie. Czy tam modów, czy jak to tam nazwać. Uwielbiam po prostu Skyblock, pograć z wami, nie tylko sam. No jakby się znalazł jeszcze jakiś ogar, który niekoniecznie się kłóci, który też ma czas poświęcić na grę, tak możecie tutaj ze mną zagrać, ale tym razem nie będę nikogo kasował. Nie wiem ile osób mogę dodać w tym momencie, ale pewnie paru będzie można, dlatego też jeżeli znajdzie się tylko ogar, powiedzmy, ogary, tak, słyszeć napisane, który się nie kłóci i gra, tak, to może ze mną pograć. Bam. A ja zrobię sobie tutaj może kilofek, tylko kurczę, patyka może najpierw, bo mam mało. No i tym żegnam was. Widzimy się w następnym odcinku, ja idę kopać trochę kobla, bo muszę skończyć zadanie. Na razie, ho!